Siemaneczko panowie, godzina 11:20. Gadałem z Krzysztofem, youtuberem z Żyrardowa i mówię, chyba murzyn przyszedł. Czyli ciemny. Patrzcie, chodzi tam. Widzicie? Bolek potwierdził dzisiaj Budapeszt, do niego wrócił. Ciekawa co to jest. O, widzicie, tam chodzi? Chodź, 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 chodź. Ale po ziemi też łazi. U mnie wloty są pozamykane na kratki i jeszcze są pozamykane, żeby nie wiało. O, jest tutaj. Skoczył, widzicie? Na wlocie. Tutaj o, jest. Jest, jest, jest. Idziemy zobaczyć, co to jest. Ale zaraz wam coś powiem. Dobra, pauzujemy. Jestem. Siwy jeden jest tylko. Dobra, wpuszczamy go. Ale nie jest zajechany. Ktoś już może go oblatywał. U mnie było pozamykane wszystko, zobaczcie. Jest wszystko pozamykane. Otworzymy. Żebym z Krzychem nie gadał, bo spojrzałem na ten. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Na ziemię chcę. Zobaczcie na deskę. Mariusz dzwoni. Odrzucimy go. No chodź do góry. Chodź. No właśnie. Kaczką zaraz damy, muszę parkę złapać kaczek. No i szybko. Zobaczcie jak się pcha dziecko. Panowie, wczoraj Budapeszt poszedł do Bolka i ponoć mojego ciemnego przyprowadził. No i do góry. No zjeżdżaj. Nie wiem jak wejść, bo to nie wiem o której to przyleciało. Nie wiem o której to przyleciało, a wczoraj mi nie odeszły. Muszę ją od nowa przeliczyć. Jasno, zobaczymy czy żyje. Żyje. Pewnie żyje, a może i nie żyje. Muszę zamykać tu, bo strasznie wieje. Czekajcie, tu zrobię taki szpachelką sobie. Wieje im, wieje. Dobra, światło im zapalimy. Jest tutaj jasno. Już to same kości teraz. Dobra, dajemy im jeść. Gdzie ten siwy? Za godzinę to zgonię, ale jest bardzo silny wiatr. Tu pocztowe widzę, drzwi otworzyły, ale dobrze, bo tu mam pozamykane. Skąd to pocztowe? Tu się otworzyło. No czekaj, przejdź, przejdź. Wypadł do siebie. Ale tu jak wieje, mocno wieje. Okej, damy. To też muszę zmienić, bo to mi to się otwiera. Bo ja nie zamykam. Teraz jeszcze kaczki złapiemy. Pokażę wam jak kaczki ładnie łapał.
11 z groszami unikamy. A tu jak wieje? Muszę jakieś płyty dać. Jeszcze mi nie przeziębi. To brakowało 8 ciemnych, tu brakuje 7 i czaposzki, to brakuje ogólnie 8. Ale i tak ja je przeliczę, powiem wam ile dokładnie brakuje. Obolek ma teraz jednego, może to z lotu zginął. Dobra, idziemy teraz do rozpłodu, straszny wiatr, ale coś z fancych zrobię, kaczmy. A jak je nauczę. Chodźcie, maluszki. Zimno to i głodne mocno. Dobra, niech sobie jedzą. A my w tym czasie nakarmimy jeszcze rozpód. Nie boją się. Fancyku to zrobimy. Jeszcze raz. No i dobrze. Czekajcie, dam pauzę. Jest karmienie pocztowe. Idą wszystkie do żarcia. Patrzcie. Wodę mają. Dobra, kaczki łapiemy. Łapiemy, zabezpieczymy tylko. Kurą też dałem, mam 3 kury. 2. Zaraz ci sobie jedzą. Tak je zamknąłem, zaraz wam pokażę. No i kaczki są już złapane. Niech sobie jedzą. Wszystkie kaczki złapane. Dobra, później złapię parkę, niech sobie jedzą. Tu jeszcze widzę 2 nie przyszły. Damy teraz jeść. Łabędziowi. Niech jedzą. Będziemy tu tylko. Gdzie on jest? Co to? No i to tak sobie. Muszę wodę dać. Pić będzie mi się chciało. Dobra, pauza na chwilę. Dobra, kaczkom dałem jeść, wody, kurą też. Zobaczcie. Coś tu wybiorę. Jest dzika jedna złapana. Moja. Kopiowana. Zobaczymy jeszcze asiorki jak sobie jedzą. Ale zimno w łapy jest. Woda mała. Gdzie ta jaśniaczka? Żyje, najważniejsze, że ona żyje. A tu jest, jadła coś. Ale nie przeżyje. Może, zobaczymy. No, być to będzie. Nie odsadzałem jej. No, bo jestem gołą z tego gołębnika. Co ma być, to i tak będzie.
niech sobie pojedzą. Śpi, zobaczcie. Ona musiała kilometrów zrobić. Dobra, pozdrawiam. Później coś dogram. A jak nie dogram, nie, na drugi kanał wrzucę, jak gonię. To będzie tylko powrót. Murzyny dochodzą cały czas. Kolejny, nie wiem, który to jest. Z piórkiem taki. Zaraz go znajdę. Nie wiem, czy już mówiłem, ta cepelka wróciła do kolegi. Nie myliłem, czy to była Ryśka Głowackiego. Jaszą mu uderzył. Chyba mówiłem. Gdzie ten siwy? On miał piórko z tyłu. Jaśniutki ten. To nie ten. Grochów 5 nie lotuje już. O, tu jest on. Nie, to nie on. O, tutaj, o, to jest ten. Ten wrócił. Zobaczcie. Dobry. Albo ma dwa piórka z tyłu. Widzicie? Nie mogły wejść, bo były tak gojemniki porobione. Nawet jakby w las to by. Tu sobie mogę otworzyć w lot. Jak coś by przyszło, to niech sobie wchodzi. Dobra, pozdrawiamy. Komu się podobał film? By mnie nagrywał, żeby nie ten ciemny. Pozdrawiam Krzysztofa. On akurat pierwszy wiedział, że go wrócił, bo mówi, że coś chodzi po ziemi. Mówi, że mu to jasne nie odsadziłem. Pozdrawiam wszystkich.